Władysław Podkowiński w 1894 roku malował swój najbardziej znany obraz – Szał uniesień. To właśnie ten akt kobiety na koniu wywołał wśród ludzi zamieszanie i od początku zastanawiano się, kim jest tajemnicza brunetka. Kiedy termin obrazu na wystawie w Zachęcie dobiegł końca, Podkowiński 26 kwietnia, zamiast zabrać swoje dzieło, pociął je nożem.